Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Ze szarego kaptura nocnicy, moi drodzy, eksploracja pustyni. Pustyni. Gdzie jestem jeszcze raz? Chciałem zobaczyć nazwę. Coś tam widać w oddali, nie? No idziemy, idziemy. Tam jest chyba ta brama do mauzoleum. Jakieś zabudowania? No rozejrzyjmy się, rozejrzyjmy się. A nie, to jest to miasto, kurde. Kocham Skyrima. Mówiłem to już? Jak naprawdę kocham jakąś grę, to mówię zawsze, jak nagrywam. Kurwa, jak mogłem jeszcze tego nie powiedzieć? Chyba musiałem już to powiedzieć. Kocham tą grę, jest zajebista. Po prostu. Kolejna fontanna odnowienia. O, jest. Wilk. Zmienimy se na... odmrożenie na fazę. Są te kurwy kraby najgorsze, kto. Dużo średniawo. Ja go złapał, jak mu pierdolno. Tamten chciał skóry pustynnego wilka, nie? 10 aż. Mały peniks. Okej. Mogę to dla ciebie zrobić. One przy tych oazach często. A tamten to podobno najgorszy skurwiel. Trzeba będzie uważać na niego. Zmienię sobie w razie czego na leczenie. Fajna taka zmiana klimatu raz na jakiś czas, nie? Ja bym chciał to w taką podróż, kurwa, wyruszyć kiedyś. Ja muszę zacząć podróżować w końcu. Tylko jest jeden mały problem, nie zdzierżę jakichś autobusów popierdolonych w wertepach. Nie dam rady, kurde, obawiam się, więc... niektóre rzeczy będą musiały odpaść. Albo będę musiał jakoś dać radę, no nie? Jak najkrótsze trasy, jeżeli będę musiał kiedykolwiek. Jechać takim autobusem gdzieś, kurwa, po dżungli. To nie za daleko. Dobra, zobaczmy tego sukiensyna. To może tamto to jest to mauzoleum. No zobaczymy. Zresztą on coś tam mówiła, że to przejście przez kanion. No zobaczymy. Spróbować rytm. Okej, szybko rzuca te kule, trzy takie kule i po mnie. Ale nie jest zbyt mocny, da się go szybko załatwić, myślę. Gdzie ja jestem? Co ty, nie zapisałeś po walce z tymi, kurde, wilkami? Kurde, muzyczka jest, wszystko jest. Uć się, jak leczenie. I tak go dorwę, nie? Chyba. Bezczelnie mu tego buta za przypierdzielił. Po drodze się uzbiera, ale tego też trzeba dorwać. To też było zadanie, nie?
Ta, fiolki. Czekałem, czy mi pokaże na mapie. Nie, nic nie pokazuje na mapie. Ogólnie można by tutaj sobie połazić i exploring zrobić, nie? Szykujcie się. No daj te sztabki. Nie. Dobra, jakby tutaj załatwić tego skurwiela? Tak mi jebnął. Ale mnie powoli leczy. O, ja cię kręcę. O, faktycznie. Skurwiele niezłe z nich. Oj, ciężcy są, no. Ale da radę ich zabić, kurde, no. Musiałbym mieć jakąś lepszą. Kurde, czymś im przypieprzyć. Porządnie. Tylko że mam właśnie słabo trochę. No dobra, wypijmy jakieś tutaj. Odporność na ogień na przykład. Zdrowia, żeby więcej życia było. No i w sumie chyba tyle, nie? Fus? Kurde. Dawaj go. Kurwa, dawaj go. Jest. Aha, duszę napełniłem. Szybkie leczenie lepsze jest. O wiele. Biorę szybkie leczenie. Ale dawaj tą fiolkę. Szybkie leczenie, dawaj. No da radę, trochę go można, troszkę go można zrobić, tak jak takie większe stworzenia. Żeby go, wiecie, zacząć tak, kurde, wymijać. Okej, okej, co my tu mamy? I tu jeszcze powinni, wiecie co dać, tak na fazę? Albo nie, w sumie. Chciałem takiego pustynnego smoka, ale to przecież trochę chyba bez sensu by było. Mam wrażenie. W sensie, że obok jakiegoś wielkiego ptaka, Feniksa. To by było bez sensu, bo smoki wróciły do Skyrim przecież, nie? Posterunek Ben Rai. Witaj, bracie. Dzień dobry. Tytus. Dzień dobry. Mogę was okraść? Amulet królu. Dobra lektura. Ale chujowy miejsce ten posterunek chyba macie. Ja bym dał wyżej, no bo jak? Przecież wy nic nie widzicie. Z takiej doliny. Ale spoko. Ja tu się nie mądrzę w ogóle. Dobra. No dobra, chodźmy tam. Zobaczymy, co to jest. Oj, burza piaskowa. Przyszła. To jest lipa, co? Burza piaskowa taka.
Masakra, kurwa, przecież jakby piasek był sam w sobie mało wkurwiający, to jeszcze burza taka, cała piasek ci, wszędzie ci. O, jest ten sukinsyn. Dobra, spróbujemy go zrobić. Jak to było? Jeszcze truciznę sobie zarzucę, będzie lepiej. Wywar zdrowia może być. Odporności na ogień. Kałabanga! O, teraz dopiero taki porządny dałem, jak należy. Kurwa mać, musiałeś nie trafić, ty sieroto zajebana. Muszę przyznać, że mnie to irytuje, jak on nie trafia, jak się zamachuje. Dobra, będzie po nim. Kurde, bo to trzeba tak naładować ten strzał, ten krzyk do końca. Okej. No tu mamy, to jest chyba to mauzoleum. Ale ja zobaczę tylko, czy na pewno. Albo droga do mauzoleum. Tak, wymaga klucza. To musi być to. No tak, miałem takie zastanawiałem się parę razy, że dobra, odkryłem to trzecie słowo, co nie? I tak, kurwa, niewiele się zmieniło, ale widzę, że to trzeba tak dobrze przycisnąć. No dobra, fajnie. Ja tam, wiecie, jestem spokojny i nie lubię krzyczeć, więc... Poza tym ja jeszcze mam coś takiego, że się boję czasami, że coś zrobię za bardzo. W sensie, że... Za mocno, za dużo. Mam takie coś. I dlatego jestem zajebiście delikatny we wszystkim prawie, co robię, nie? Zdarzyło się parę razy przesadzić. Na przykład, nie wiem, wprowadzam się na nowy pokój, powiedzmy, i okno jest trochę takie zasklepione, nie? I tak właśnie pytanie brzmi, czy jest zasklepione trochę, czy się nie otwiera w ogóle, bo coś tam. I wiecie, jak szarpnę, kurwa, to żebym nie wyrwał całego. Nie żebym miał jakąś ultra moc, ale żebym czegoś nie zepsuł na tej zasadzie, nie? Mam taką fazę po prostu. No i wiecie, normalnie to ktoś by wziął i szarpnął raz i chuj, a ja się z tym potem, a ja się z tym pierdolę z parę minut, z dwie minuty, powolutku, po trochu, tu ten, wiecie, tak się czaję, nie? Żeby nie rozjebać czegoś. No mogliby sobie z tą, kurde, zabrać mi tą... Ja tu eksplor chcę robić, nic nie widać przez tą pieprzoną burzę. Ale była okryta skrzynia. No jak to pustynia, nie? Widzę kolejna fontanna odnowienia, więc pewnie są jakieś przeciwnicy. Zara.
Ogólnie też tapki dobrze zbierać, ale... Kurde, nie miałem miejsca wcześniej. Pa 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 ra 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 pa pa ra 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 pa pa ra 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 pa 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 ra 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 pa pa ra 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 pa pa ra 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 ra. O, tu coś może będzie. Nie. Fajną aplikację też znalazłem na smartfony. Tylko nie pamiętam tytułu. Jak ktoś by bardzo chciał, to mogę później napisać w komentarzu. Dajcie znać w komentarzu, że chcecie tą nazwę tej aplikacji, to wam później napiszę, bo ja teraz nie pamiętam, a sam nie będę pisał, jak nie chcecie. Taka aplikacja, tylko że trzeba zapłacić. Znaczy ściągacie ją za darmo i potem wybieracie usługę, za którą trzeba zapłacić. Do nauki języka angielskiego, na przykład przez czytanie książek, to znaczy, że macie książki po angielsku różne. I jeżeli jakiegoś słowa nie rozumiecie, to klikacie i jest wytłumaczenie, co to jest. Więc myślę, że to jest fajne, bo jeżeli trochę rozumiecie, dużo rozumiecie na przykład, ale niektórych słów nie czajcie, no to łatwiej będzie wam je zapamiętać dzięki temu, że to było w jakiejś historii, w jakiejś książce. Ja się tak, każdy się tak uczy. Ludzie się uczą z gier wideo, z filmów, z bajek angielskiego, bo właśnie dlatego, że przez kontekst sytuacji zaczynają rozumieć, co te słowa znaczą, nie? Tak się przecież właśnie, ja też się tak uczyłem, oglądałem pełno tego Cartoon Network i tak dalej, nie? I te amerykańskie filmy z lektorem, nie? Gdzie słyszysz, kurde, oryginalny i jeszcze ktoś ci mówi, nie? Co to znaczy? Tak się uczysz właśnie. No i tak samo z książkami, bo jeżeli ktoś lubi, to sobie możecie przeczytać po angielsku książkę i wiecie, no... Większość rzeczy rozumiecie, ale jakieś słowo jest trudne. No to klikasz, dotykasz normalnie, jest podświetlone, klikasz i ci pokazuje wytłumaczenie. No i później pamiętasz, no bo to chodzi o to, że słowo dopisujesz do sytuacji i wtedy łatwiej zapamiętujesz. Także dla mnie to jest bombastyczny wręcz pomysł. Ja tego jeszcze nie kupiłem, bo szukam sobie tak, żeby sobie słownictwo poprawić i to jest całkiem niezłe, ale jeszcze tego nie kupiłem, ale chyba kupię w sumie. Tylko przyjrzę się temu bardziej. Zobaczę, ile książek jest i czy mi się to opłaca. W sensie, że nie patrzałem dokładnie, czy to jest, wiecie, nie wiem, jaka cena za miesiąc, czy za co? Czy to się płaci za miesiąc, czy za rok, czy za ileś książek? Wiecie, o co chodzi, nie? Muszę jeszcze to sprawdzić. Kurwa, spierdalajcie mi z tą burzą piaskową, bo nic nie widzę. Okej, okay, jest Kinsyn następny. Zapiszemy. Spróbuję jeszcze podejść bliżej. Oj, widzi mnie chyba. Lidia. Ja pierdolę. No i... Dobry! Zajebisty jest ten krzyk. Zajebisty. Takim wielkim skurwielem rzuciło, jak ścierwem zwykłym. Okej, coś znaleźliśmy. Lampion szczęścia. Ale jak tam wejść? Wiecie, bo na przykład moim zdaniem byłoby mniejsze, w ogóle by nie było jakiegoś szału, gdyby ta modyfikacja na początku była otwartym światem, takim mapą, a później by weszła w korytarze. To by było gorzej, nie? A tutaj miłe zaskoczenie.
Dobra, jest tu jakiś lampion szczęścia, ale nie wiem jak tam wejść. Może kiedyś nam będzie dane. Okej, no nic. Exploring. Właśnie bardzo nam przeszkadza, bo ogranicza widoczność. Bym widział, że tam nic nie ma i miałbym, wiecie, wyrąbane, żeby tam iść później, a teraz to tak... Nie wiadomo. A nuż coś tam było. Coś mi się tu pokazuje na radarze. Ale jeszcze tam jakby nie byliśmy, nie? Bo ja tak szedłem przy tych górach cały czas. Okej. Okej, wilki. To mi pasuje. Dom pradawnych wojowników Alikr. Wymaga klucza. Szukaj klucza. Kurwiu mały. Nie mogę znaleźć. Pewnie pod nim leży. Albo coś. No tak czy siak są tu jakieś zagadeczki. Widzimy. Są jakieś zagadeczki. Może na górze? Jest jakieś dziwne nakrycie głowy. No nie widzę, nie widzę klucza. Pewnie gdzieś leży, nie? W jakimś koszu czy co? Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby pod tym szkieletem leżał. Dobra, spadamy. Nie będziemy siedzieć w jednym miejscu, kurde, szukać jakiegoś klucza, którego może tu nie być. A mogę przeczekać tą burzę pieskową, kurwa? Poczekajcie. No, sprawdzimy.
O! Nareszcie. Najgorzej, wychodzisz w Explore i kurde burzę pyskowo ci atakuje. A teraz to przynajmniej widać, nie? Czy jest sens gdzieś leść? Czy nie bardzo? Tu tak chciałem zerknąć. W tą stronę. O, widać od razu, kurde, czy coś tam jest, czy nie ma. No. Tam było to latarnia. O! Sukin kot. Bierzemy go. Spróbuję bez podków. Czy najlepiej jakby właśnie Lydia znowu się na niego rzuciła, to by było dobre. Dobrze go tam, nie? No i co, trafiłem? Gin! No gin! Jak go trawię tym moim zamachem mistrzowskim, to jest okej. I o to mi właśnie chodziło, że chciałem go znaleźć. Bo jeszcze jednego i mamy zadanko. Dobra, to chyba tu nic nie ma, tej manki już. A więc uderzamy. Jeszcze tu może coś być, tu mnie nie było. Idziemy tam. Już wam nie mówiłem o tej taksówce, nie? I wam nie chcę mówić, jaka jest cena, po prostu wy się załamiecie w chuj. Jak ile za taksę trzeba zapłacić? Po prostu się kurde potniecie, nie? Z przesada w chuj. Samochód też nie jest jakiś mega tani, ale no kurwa. Jak przez cały czas rozkminiałem, że samochód jest po prostu za drogi, w sensie, że ja bym dał radę mieć samochód normalnie, nie? Wiecie, stać mnie na to. Ale po prostu wolę na inne rzeczy przeznaczyć hajs, skoro aż tak bardzo nie potrzebuję. Mogę wziąć autobus, prędzej właśnie rower elektryczny kupić i się przejechać. Czy też tam ewentualnie taksówkę, to teraz już tak rozkminiam, że jak mam brać taksówkę, to chyba kurwa masakra, nie? Że to jest masakra, no. Zajebiście drogie taksówki są. Już mi się od razu, jak wychodziłem z taksy teraz od tego kolesia. O tam, co dziadek mnie wiózł, to jeszcze spoko, chociaż i tak za dużo. A ten koleś jak mnie wiózł, to już od razu automatycznie cztery opcje lepszego transportu, tańszego mi do głowy zaczęły przychodzić, wiecie. Automatyczny, kurde, system obronny przed kurde, zdzierstwem. Aż mu zajebie temu wilkowi. I tak mówię, no kurwa, chyba ten rower trzeba kupić, bo ja pierdolę, następnym razem mam, jak mam to wziąć ten, to się pochlastam chyba. Tragedia z tą taksówką, jebać te taksówki, nie, ogólnie, tyle wam powiem. Ewentualnie, naprawdę jak jest niedaleko, to możecie wziąć, na przykład do miasteczka obok, spoko, można wziąć. Wiecie, wracacie z imprezy, weźcie sobie taksę, spoko, wiadomo, nie. Ogólnie wracacie z imprezy, to lepiej, najlepiej wziąć taksówkę. Po prostu najlepiej, nie? Ale to tamten. Na imprezy się nie chodzi codziennie. Nie wiem, raz, dwa razy w miesiącu idziesz na balety jakieś czy coś. No to można tam, ale to i tak najlepiej jeszcze w jedną stronę tylko. W powrotną stronę. A tam to najlepiej, wiecie, nie wiem, autobusem, kurde, nie wiem.
Już rowerem to nie, ale autobusem czy coś. No chyba, że ekipą, no to się wtedy zrzucacie i da się żyć. Ale samemu to ja... Powiem wam tak. Jak jest dobrze, to bilet w jedną stronę do Polski. Samolotem, nie? To jest kurwa taksówka do centrum, do Dublina, stąd. Nie jest jakoś tak zajebiście daleko stąd. To miasto, w którym ja mieszkam, miasteczko, jest tak pod Dublinem, nie? Dosyć. O, jest sukinsy. No, czyli takie są taksówki przejebane. Siema. Fus? I lecisz, 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 lecisz. Idzie. No i kurwa, nie trafiłem jak zwykle. Kurwa, no nie za często rzucasz tym kulą ognia, ty łajzo brzydka. Znaczy kiedyś były trochę tańsze te taksówki, to na pewno. I to nie powiem, że trochę. Tańsze były. Że kurwa, tyle do Dublina teraz płaciłem, tyle co ja teraz zapłaciłem tam, a tam jest jeszcze do Dublina kawałek. Masakra przejebane, kurwa. No szku. Fuck you, man. No dobra. Mikstura zdrowia, chyba nie mam już odporności na ogień. Mocna trucizna. Fus? Oczywiście tych leszczy nie ma, tak kurde, tutaj jak są potrzebni, nie? Ja oczywiście też nie mam leczenia. Nie mam już. Jest. Nie, to zwiększa zdrowie. Tu jeszcze niech zwiększy. Dobra. No, zabiłem tyle ich. Masz tak. Trucizna. Mocna. Wywar zdrowia. Odporności na ogień już nie mam. Fus? Broda! No kurwa! Kurwa mnie to, nie? Trochę. Nie mogę się wyleczyć. Trochę mnie wkurwia jeszcze to, że jemu tyle zajmuje, żeby zaskoczyć, żeby, że ma wykonywać coś, w sensie, że patrzcie.
I on dopiero tą drugą rękę może, kurwa, jak już wróci do pozycji. Nie tylko wróci do pozycji, tylko jeszcze się ta jego maczuga wyrówna i on dopiero, ja trzymam już ten guzik dawno, nie, drugi. I on dopiero zaczyna coś z tym robić. Trochę mnie to denerwuje. W trakcie walki jest to trochę upierdliwe, no ale dobra. Ja muszę go zabić. Muszę go zabić. Chujowo, bo nie mam leczenia już. I oczywiście nie trafiasz. Ten jest jakiś mocniejszy, kurwa. Zwariuje zaraz, nie? Spierdala. Dobra, będzie po nim. Patrz, jebany ucieka, nie? Wilki go gonią. Patrz. On nie chce mi się naładować. Krzyk. Kondycja oczywiście. Zdech. Chuj ci w dupę. Dobra, mam to. Dawać tego wilka jeszcze. Gdzie jest Lydia? Co ona odpierdziela? Taki w chuj jest to właśnie, ten zamach. On... Muszą się, kurwa, nie wiem, nie ruszać, nie? Tak łatwo zrobić unik. Ja w ogóle mogę nie trafić. To kondycja tak się strasznie, że też... Przebiegnie się kawałek, chuj. Ten jeszcze spierdala. Patrzcie, co już za inteligencja. Och, Barbas. Co ja bym z ciebie zrobił? Gdzie jest Lydia do jasnej? Chuj wie, gdzie jest Lydia. Dobra, mamy skóry. Mamy skóry, mamy eksplor południowych części. Co tu mamy w ogóle? Lydia, jak zginęłaś przez przypadek, ci zajebałem jakimś krzykiem czy coś, to się pochlastam. Latarnia południa. Okej, tam to była latarnia szczęścia. Można użyć. Nie wiem, co się stało. Lydia, to ty? Okej, coś tam się stało. Dobra, mamy wszystkie skóry i inny set. Przeteleportujemy się na posterunek Ben Arai i zaczniemy eksplorację północnych części pustyni, oczywiście. Alikr. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Miło spędziliście czas. Zostawcie po sobie jakąś ocenę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.